Siemano, z tej strony Maxi, witam was bardzo serdecznie. Nie wiem w którym odcinku, z Driver Transport Game 2, z Robloxa. I dzisiaj jedziemy tramwajem. Jest dzisiaj ze mną Kuba, siema. Siema. Ja jadę autobusem akurat. Wiem. Ogólnie to chory byłem. No i... I nie obchodzą mnie komentarze, kto pytał, że byłem chory, nie obchodzi mnie to. Jakby co? Tyle. Ja też byłem chory, ale to w grudniu, na szczęście już nie jestem, więc nagrywki będą. Jadę sobie dzisiaj do pętli Banacha, z zajezdni Woli jedziemy. Dobra, to zaczynamy. Ja jadę linią numer 521. Tramwaj się też widzę, przede mną właśnie jedzie. Okej. Jest przy zajezdni Woli. Ej, bo nie mogę cofnąć. Oguis, co ja zrobię? Co ja żem zrobię? Teraz. Dobra, trudno, rzędziny. Jeszcze razem. Co? O chule. No to muszę się zresetować. Oj, współczuję ludziom. A tak w ogóle na jakim przystanku teraz jesteś? Na zajezdni Woli dopiero. Ej, to pojedź na Rondo Waszyngtona, bo ja jestem na Muzeum Narodowe 05, to kupię za bilet. Nie mogę. A pójdę na inny przystanek, chcę sobie zobaczyć jaki jest. Elektryczny jest chyba tylko dla adminów? Tak! Zajezdnia Wola. A jak ma na imię? Co? Jak ma na imię ten... Jego pasażer. Motorniczy 35 chyba to było. Albo nie wiem. A to to nie. A nie, DDH, nie, coś tam. Jakiś trudny nick, nie da się go przeczytać. No to ja takim tramwajem jeździć. Ej, też tak masz, że nie umiesz z jakimś tramwajem jeździć? Kuba? Nie. Aha, usunął tramwaj się też sobie. Przystanek Okopowa. O chule, zapomni, ty, szedłem sobie na ten, na tak jak mam egzamin i kurde, chodzę po torach i jakoś nic mi się nie dzieje tutaj, tam gdzie się zdaje. Bo w zimie w DTG 2 chyba nie ma takiego czegoś jak to, że zabijają. No wcześniej było. Niedawno. Ale nawet jeżeli bym chciał. Się chamsko zatrzymałem. Wiesz czemu? No czemu? Bo na końcu przystanku zamiast na początku. Okej, okay, a powiedz mi, gdzie ty jesteś? Następny przystanek Rondo Daszyńskiego. Następny przystanek Rondo Daszyńskiego. A jaki masz kierunek? Linia numer 1, kierunek Banacha. Cholera. Zawsze możesz postawić tramwaj na pętli Banacha i tam na mnie czekać. I usunąć ten tramwaj i przejść. Ej no! No to ja usunę sobie, postawię tramwaj z tego. Darmowe. No tak, ale trzeba mieć prawo jazdy. To ty nie masz jeszcze? Masz na tramwaj. No przecież mam, bo nie mógłbym kierować tramwajem, gdybym nie miał. No bo trzeba mieć prawo jazdy, żeby
móc zespawnować pojazd, no logika. No tak, a ty masz. No tak, ale ja nie powiedziałem, że ja nie mam. A to ja nie zrozumiałem. Ja. 12.06.05.03. No, logika tej gry jest normalnie niezmierna, no. Dwa przystanki o takiej samej... Wiadomo. No, takiej samej nazwie. Banacha 03. Później w środku jest Banacha 05. A po prawej stronie Banacha 06. Znowu. Serio? No, bo to nie... Matko Boska. Boże, to to MZA to jest nie wiem jakie, u nas w Koszalinie to... No, następny przystanek, ochota... MZA to jest od autobusu. To kto się zajmuje tramwajami w waszym... Co? Firma Tramwaje Warszawskie. Metrem w metro warszawskie. Autobusami miejskie zakłada autobusy w Warszawie. Czyli Warszawa. Ja już kurde, nie rozumiem. Aha. Dobra, nieważne. Gdzie jesteś? Ochota Ratusz, mam jeszcze... Boże, za 6 minut ty będziesz tutaj na Banacha? 6 minut, tylko 6 przystanków, albo 7. Albo 5. A mi piszą... Bo ja jestem na przystanku Banacha, tam gdzie masz być, i piszę Route 1 Destination Banacha Departure Min, czyli za ile będzie? Za 5 minut teraz, a było 6. Admini to mają najlepiej, czemu? No co? Admini mają najlepiej, bo oni tylko... Bo tylko oni mogą sobie Solarisa elektrycznego zaspawnić. Co? Nie fair to jest. No wiem. Bo sobie zrobili grę tylko dla siebie, a nie dla innych. Bambiki nie potrafią zrobić gry na sesję. Radziłbym tak nie mówić, bo Chris... Mam to gdzieś. Wiem, sorki, Kryski, ale naprawdę niefajny jesteś trochę. Bo fajnie by było, gdyby w tej grze był na przykład ten sam autobus, który ma admin. Rozumiem na przykład tramwaj świąteczny czy coś tam, ale autobus no nie wypada. Może ci się wydawać, że mam piskliwy głos. O kurde, lecz w moich myślach jest inaczej. Jeszcze mam do ciebie raz, dwa, trzy przystanki. Ty, tak co? Ej, bo jak ty jedziesz, to chyba przystanki. Bo ty masz minutę przystanki. O, dwie minuty. Chyba zaraz mnie wywali. Człowieku, do... Halo? Dołączył twórca! Twórca tej gry dołączył! Serio? No, zobacz sobie na topkę! Czekaj, ja wyjdę na chwilę z Robloxa i wejdę jeszcze raz. Gdyż ponieważ mnie ten... mi zlagowało. Żyjesz? A. No? To bądź w grze i czekaj na Banacha. Ale błagam, zespawnij się na Banacha! No właśnie to zrobię. No tak widzę. Kurde, miałem kiedyś 10 Robuxów, to oczywiście wydałem je na serwer, ale nie wiedziałem, że to jest tylko na miesiąc. Ale co? Miałem serwer własny na tej grze, prywatny. A. Ale po co ci był? Bo chciałem sam sobie pograć ze sobą. Bez sensu. Ty jesteś na Banacha cały czas? No tak. Cały czas stoję i nawet nie ruszam się. Dobra. Bo nie, chła, ha, ha, żartuję. Chcesz najnowszym Hyundai'em się przejechać? Co?
Chcesz najnowszy tramwaj się przejechać? Czym? Najnowszym tramwajem w Warszawie. Tak. Proszę bardzo. Oto i on. Dzień dobry. Dzień dobry, bilecik do kontroli Kanarek. No ja jeszcze biletu nie kupiłem, panie. Aha. Przepraszam, nie mogę. A, bo tutaj na koniec muszę pójść, to chwilę. Nikt to baje. Albo wezmę sobie na 20 minut, albo pa. Nie no. Przystanek Banacha. Przepiękny Hyundai. Jak to powiedział ten. Ej, wiesz, że ja byłem kiedyś w zajezdni z moim kolegą, no nie? No? Nie na terenie, tylko poszliśmy po tablice autobusowe, liniowe. Jak byłem jeszcze u mamy, to... To był taki pracownik, ja powiedziałem, fajny Hyundai pan ma. A ten pan powiedział, no wiem, tylko że to zło. Co? Co on powiedział? Że to zło. Bo się najczęściej stosuje. Przystanek Bitwy Warszawskiej 1920 roku. No bo to prawda, bo Hyundai prawie taki jest, ale film o Hyundai, nie obrażam cię, ale w sumie nawet nie wiem, po co to powiedziałem. Powinienem się zastanowić nad tym, co powiedziałem. Dobrze, że to nie live. No. No w końcu możesz usunąć to wideo, a nie to co live. Nie, chyba live'a można usunąć. No, ja już nie wiem. Jak ludzie obejrzą, no to nie będzie można tego usunąć. No, typowy dzień w tramwajach warszawskich. To, co się robi w tramwajach warszawskich codziennie. Żartuję. A wie pan, że nie zeskanowałem biletu? Mam to gdzieś, nie jestem kanarem, ha, ha, ha. Ej, zapomniałem, bo tutaj może w każdej chwili wejść kanar. I może dać ci pana. Nie no, czy pana za takie coś, to nie wiem. Może pizza, albo nie wiem. Ty, a właśnie, co się dostaje za... kiedy nie macie biletu, wiem, że mandat, ale w tej grze, jak admin robi, to co? Nie wiem, następny przystanek, Och Teatr. Przystanek Wawelska. Kuba? Hmm? Wiesz, co ja zawsze no. robię? Wiesz, co ja zawsze robię? No co? Hamuję zamiast hamulcem normalnym, to hamulcem bezpieczeństwa. Jest szybciej. No tak. No tak. Nawet bezpiecznej. Bezpieczny. No, w realu to tak, ale ta gra jest nierealistyczna, więc no tak to nie jest. No troszeczkę jest realistyczna, nie będę tak przesadny. Przystanek Plac Narutowicza. Ja mam pomysł, bierzemy autobus. No, co? Bierzemy autobusy? Kuba. Komu nie? Usuwam tramwaj, postaw pojazd, autobusy. O cholera, czy to... Serio, to jest metro? Co? Dobra. Ja biorę sobie z Solarisa Urbino 12-3 i gdzie?
Centrum lub czy Szczęśliwice lub? Może Szczęśliwice będzie lepiej. No dobra. Czemu jak ja wziąłem autobus Solaris Urbino 18, co nie? No. To mi się wziął 12. Aha. A wiesz, że ta gra Warszawa Brudno, którą pamiętasz tą grę, którą ci mówiłem, że jest taka realistyczna, że są bilety, że jest kanar. No pamiętam. To ona jednak jest na Robloxie. Pod jakim linkiem? No Warszawa Brudno, tylko jest prywatna. Bo ten link, który ta osoba dała, była nieprawdziwy. No. No. Ja jadę Szczęśliwice do centrum. A ja Szczęśliwice do Szczęśliwicka. A, okej. Okay. Start. Tak. Tymczasem ja przez rondo sobie przejechał. Jakaś nauczycielka albo nauczyciel od polskiego mnie... Znaczy nie mnie, tylko... jak to powiedzieć? Zaraz. Dobra, pani czek. W komentarzach, że mówię se zamiast sobie. Ej, to by było. Czekaj! Muszę ja! No ty powie kierowca, że tak, kurde, nawet nie poczekasz. Ja czekam na siebie, otworzę się. Butem tak. Butem w morzu. Boże, nie. Nie da się tu usiąść. Zapchany ten autobus tak, że nie wiem. Pani o, bardzo co? Następny przystanek do Bosza. Ty, mogę kiedyś stopa! Co jest? Zapomniałem, że można stopa. Do Bosza. Przystanek na stopa. Jak ja uwielbiam głos Tomasza Knapisa. Halo, kliknąłem przycisk stop. Dostałeś informację? Tak, dostałem. I co? Ale po... Wiem, ale pojawia się... Wiem, ale pojawia się na przykład coś takiego, jakaś informacja, że dał ktoś stopa? Przystanek na żądanie. Przystanek do Boża. Przystanek na żądanie. Przystanek Ale ta linia to chyba ma tylko kilka tych przystanków. Przystanek do Bosza. Przystanek na żądanie. Przystanek na żądanie. A! Coś mi napisał. No, za każde pytanie o linie mocne i smutne. To co? Następny przystanek Szczęśliwicka. Nawet się o to nie pytałem, ale jak tak można? Administrator powinien odpowiadać na takie pytania, co nie? No właśnie. A powiedz mi, dostaniesz teraz jakiś cynk? Że zastopowałem? No dostałem, bo zaraz jak to zrobiłeś. I co? Pojawiło ci się, ale to co jest napisane? Powiedz. Nad drzwiami, nad przyciskami do drzwi jest po prostu takie coś jak stop. Przystanek Szczęśliwicka. Przystanek końcowy. No tak, ale jak siedzisz. Tak, ale jak siedzisz na przykład na miejscu, to kurde, mam taki przycisk stop. I czy widzisz to? No widzę. Co? Mam numer. Teraz jedziemy do Szczęśliwic. A dawaj do centrum. Czy do Grójewski? Może do placu Narutowicza. Dobra, plac Narutowicza, bo tam dużo ludzi. Jak ja lubię ten autobus. Ty, właśnie uświadomiłem sobie, że przyjechałam bez biletu. O kurde. Kanar, potrzebny kanar pomocy, kanar. Nie, no ludzi mogę zeskanować w każdej chwili. Mam 20-minutowy bilet.
jeszcze się chwilę. Jakbym był pasażerem na twoim miejscu, to bym się bał adminów, że da to bana. Za to się dostaje ba? Nie wiem, ale może być, nie czytałem regulaminu tej gry, bo nie ma. Albo upomnienie, albo młode, nie wiem. Czy za brak cyketu ban? Czy za brak tiketu ban? Czy za brak tiketu? Czy i cyketu tiketu? Ty poczekaj! Daj zeskanować bilet! Boże! No, panie, nie mogę zeskanować! O, zeskanowałem! No i git. Bo się zatrzymałem. Dobra, wciśnij przycisk stop. Jak będzie wysiadał. Następny przystanek Bitwy Warszawskiej 1900. Na plac Narodowiczy. Kurde, nie mogę wstać! Dobra, działa klawiatura. Widać, czy coś jest to tak. Nie mogę nawet przycisku stop kliknąć. Jaki mam numer taborowy? 540. Wiesz, że ja tym numerem taborowym ostatnio jechałem? Tym teraz... numerem? No, tym co teraz w tej grze. Wiesz, na jakiej linii? 540? 1540. Jest to. A. No faktycznie. Wiesz, jaką linią jechałem? Nie. 156 kierunek Dworzec Wschodni, Kijowska i kierunek Metro Łodzi. Aha, za szybko. Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przystanek Bitwy Warszawskiej 1920. Nie wiem, po co zapadle nasz przystanek, skoro i tak Knapik za ciebie to mówi. Mogę wyłączyć to Tomasza Knapika, bo da się zapowiedzi wyłączyć. Nie wyłączaj Knapika, on ma taki fajny głos. Wiem. Następny przystanek Boch Teatr. Nie wyłączaj kanapy! Przepraszam. Kogo? Kanapika. Ej, tytowy Polak, który nie zna polskiego. Siema, jak tam u tego kanapika, który jest kanarem? Co jest? Nie no, oczywiście to co powiedziałem jest tylko żartem. I nie ma związku do obrazu. Tak, wiem doskonale o tym. I mi się jest przykro. Masz... Ticket, szybko, kupuj ticketa, kupuj ticketa. Panie. Następny przystanek. Ej, on kliknął tego, stopa chyba. Czy co? Ja nie kliknąłem. Albo ta osoba ciągle klika. Albo jest jakaś osoba tutaj w tym autobusie, która ciągle klika. Dobra, na Wawelski też się zatrzymamy. Nie otwieraj mu! No nie otwieraj mu! On ci chce stopa. No ja tego nie wcisnąłem. A stopy są fajne. W sensie nie stopy. Przystanek plac Narutowicza. 16? Ja myślałem, że jest tylko 0. 0 ileś, a tu się podoba. 16? Opuść pojazd, gościu. Panie pan, opuść pojazd, powiedział. No dobra. Albo nie wsiadaj, bo idzie. Kto idzie? No jakiś ty. Wsiadaj, jedziemy sami. Szybko. Dlaczego go tak zostawiłeś, no? On nawet nie klikał bez stopu. Następny przystanek, plac Narutowicza. Było napisane, że to on? Przystanek, nie, ale plac Narutowicza. Ja tego nie klikałem.
Widzę, że on, bo ty nie wysiadałeś. Dni otwarte na... Na co? Na co? Kurde, jak tu się zawraca? Jeszcze kurde, nie wiem. Ostatni kurs i koniec odcinka chyba. Czy dłuższy ma być odcinek koniec? A cholera nie. W sumie to oni chcieli tak. I sobie opisali, ile tam chcieli. Jak masz to zerknij, poproszę. W ankiety. Na moim kanale. Mógłbyś Kuba? Mhm. To bym poprosił. A ja tak nie będę wiedział, ile odcinek trwa. Dostałeś informację o stopu? Tak. O stopie? No to ja kliknę, bo ja chcę wejść tu. To następny przystanek. Plac Narutowicza. Przystanek Plac Narutowicza. Sprawdziłeś ankietę? Boże! Dajmy chwilę! Nie mogę wyjść. Dobra, wyszedłem. Do Darka. Nagram odjazd. Dobra, nagrywam odjazd. Następny przystanek. Nie, ja nie chcę. Aj, a. Ty, poczekaj. Nie! Stop! Kliknąłem stopa, kliknąłem stopa, mam nadzieję. Kliknąłeś. No i dobrze. Bo ja nie chcę. Chcę wejść. Pomocy papagnie. Jeszcze na ten wodę cię zapomnę. No nie, no, no w sumie nawet dobrze. To mówi? Ani nic. O kurde, this server has shut down. Też tak masz? No, wyrzuciłem wszystkich z serwera. Ty, muszę zobaczyć ile graczy jest. Wyjaja ty w ogóle. Co oni, grę publikują od nowa? No, może jakiś update. Ej, jestem z powrotem. Co jest? Jestem z powrotem na zajezdni Wola, na przystanku zajezdnia Wola. Tam jesteś? No. O Boże, ja wyszedłem, nie no, ja jestem. This experience is restricted. Sprawdzę sobie, co to znaczy restricted. No czekaj, ja wyjdę. I wejdę. I no ja mogę wejść tam raz. Jest napisane, że jest ograniczony. W takim razie żegnamy się z widzami, to było dzisiaj na tyle, drodzy widzowie, bo serwer nie działa. I co, buchałeś bana? Nie, nie bana, tylko kurde, Kryjski sobie chyba jaja robi, że będzie teraz grę publikował. No, tak w ogóle to raczej nie, bo ja jakoś mogę dołączyć normalnie do serwera, który jest pełen ludzi. Nie było napisane, że jest ograniczony. Nie wiem, może cię do jakiegoś serwera ograni, który został zamknięty. Dołączyłeś prawie. Dobra, to kończymy odcinek. No. Dobra, to by było widzowie na tyle. Do zobaczenia.